Jakie jest moje zdanie na temat crowdfundingu? Czy to dobry sposób na uratowanie swojego biznesu w gorszych momentach lub poszerzenie o nowy produkt w lepszych? W tym odcinku przyjrzymy się właśnie crowdfundingowi. Ja osobiście lubię ten rodzaj finansowania. Myślę, że crowdfunding dla projektów technologicznych, w szczególności dla nowych urządzeń elektronicznych, to świetne rozwiązanie. Crowdfunding jest odpowiedni dla każdego wynalazcy, który ma pomysł na nowy produkt, ale nie jest pewny, czy jest dla niego miejsce na rynku, czy ludzie faktycznie tego potrzebują i kupią Twój produkt. Jest to bardzo opłacalny sposób na sprawdzenie. Piszesz krótki i przekonujący opis, dodajesz fotografię swojego produktu lub grafiki 3D, jeśli on jeszcze nie istnieje, być może nagrywasz krótkie wideo i umieszczasz na platformie crowdfundingowej. To będzie pierwsza okazja, kiedy przypadkowi ludzie będą mogli zobaczyć Twój produkt, wzbudzisz pierwsze zainteresowanie, niektórzy pewnie zajrzą też na Twoją stronę internetową. Jak będziesz miał szczęście, Twój pomysł będzie wysoko pozycjonowany na platformie i zobaczy go więcej ludzi. Na koniec będziesz miał jasny wynik, czy ludzie faktycznie chcą kupić Twój produkt. Czasem jest tak, że przedsiębiorca ma pomysł, opowiada o nim swojej rodzinie, swoim znajomym, pyta ich o opinię. Co o nim sądzicie? Czy to się sprzeda? Wtedy znajomy odpowie: tak, myślę, że to świetny pomysł. Powinieneś go zrealizować, na pewno się uda. Tak naprawdę oni dają Ci fałszywą nadzieję. Myślisz sobie: wszyscy moi przyjaciele uważają to za świetny pomysł, no to zabieram się do pracy. Wyłożysz masę pieniędzy na realizację projektu, poświęcisz wiele miesięcy na jego dopracowanie i powiesz: hej, chcesz kupić mój produkt? Nie, nie chcę, nie potrzebuję go. Jak to nie chcesz? Przecież powiedziałeś, że to świetny pomysł. Powiedział tak, bo chciał być uprzejmy. Przecież nie wypadało, żeby powiedział, że to najgłupszy pomysł, jaki widział w swoim życiu. W przypadku crowdfundingu tworzysz kampanię na Kickstarterze, Indiegogo i widzisz, czy istnieje zapotrzebowanie na produkt, który chcesz zrobić, albo na jakąś aplikację, czy na film fabularny, który chcesz nagrać. Jeśli istnieje potrzeba, zyskasz więcej pewności siebie, bo ludzie zagłosowali na Twój produkt swoimi pieniędzmi i w tym momencie zaczynasz produkcję bez tak dużego ryzyka. Świetna sprawa. Zdarzają się przypadki, że ktoś nie ma umiaru z crowdfundingiem. Zamiast zebrać określoną kwotę, wykonać produkt i go sprzedać, ciągnie zbiórkę w nieskończoność. Tak właśnie dzieje się z grą Star Citizen. Podejrzewam, że twórców tej gry kiedyś czekają problemy prawne, a dalsza kontynuacja zbiórki i oddala jest jakimś chwilowym rozwiązaniem. Udało się oddalić konsekwencje prawne już o kilka lat, ale cierpliwość kiedyś się skończy i wtedy może się okazać, że pieniędzy nie ma, a gra niedokończona. Nie życzę źle twórcom tej gry, sam chciałbym ją kiedyś zobaczyć, ale taka kampania crowdfundingowa to nie jest wzór do naśladowania. Co wtedy, gdy masz już swój biznes i chcesz przy pomocy crowdfundingu utrzymać swój biznes, prowadząc nowy produkt do oferty finansowany właśnie w ten sposób? Wtedy to głupi pomysł. Jeśli potrzebujesz takiego finansowania, by uchronić swój biznes przed upadkiem, to oznacza, że Twój biznes nie funkcjonuje tak, jak powinien. To oznacza, że nie potrafisz dotrzeć ze swoimi produktami do zainteresowanych. Nie wiesz, jak przyciągnąć pierwszą grupę klientów. Tylko taki może być powód korzystania z crowdfundingu, jeśli ktoś ma już biznes. Jedna z pierwszych rzeczy, jakie powinieneś zrobić w biznesie, jest zastanowić się, zapytać siebie, jak zdobędziesz pierwszy dochód. Jak znajdziesz pierwszą grupę klientów, na których zarobisz. Musisz być w stanie sprzedać swój produkt lub usługę. Sprzedaż oznacza zysk. Musisz zachęcić pierwszych klientów do kupna. Jeśli nie znalazłeś efektywnego sposobu, by to zrobić, to nie masz biznesu, tylko kosztowne hobby. Crowdfunding to nie jest dobra droga w tym przypadku. Oznacza, że jesteś kiepskim przedsiębiorcą, nie wiesz, co robisz. Może masz wspaniały produkt, ale co z tego? Jeśli nie możesz przedstawić tego produktu ludziom, którzy są chętni i chcieliby go kupić, to biznes nie funkcjonuje. Podsumowując, crowdfunding jest dobrym rozwiązaniem dla wynalazców, którzy chcą zweryfikować, czy jest popyt na ich produkt i rozpocząć biznes. Ale jest zły, by utrzymać biznes, który działa już pewien czas. W tym odcinku to wszystko. Tutaj pojawia się poprzedni odcinek. Dowiesz się z niego, na czym możesz zaoszczędzić pieniądze. Napisz w komentarzu, co sądzisz o crowdfundingu i zapraszam Cię na kolejny odcinek w piątek o 16:00.